Cześć! W dzisiejszym odcinku opowiem o różnicach między podróżą służbową a oddelegowaniem, o tym, w jaki sposób odróżnić te dwa pojęcia. Z filmu dowiesz się, jaki jest maksymalny dopuszczalny czas trwania podróży służbowej czy oddelegowania i jakie należności czy świadczenia przysługują z tytułu odbywanej podróży służbowej albo oddelegowania. Zapraszam na film. Bardzo istotnym elementem umowy o pracę jest miejsce jej wykonywania. Miejsce wykonywania pracy może być określone jako stały punkt i bardzo często jest to po prostu siedziba pracodawcy czy adres oddziału firmy. Miejsce wykonywania pracy może być również określone jako pewien obszar, na przykład województwa czy też terenu całej Polski. Wszystko zależy od zajmowanego stanowiska i rodzaju wykonywanej pracy. Wykonywanie pracy poza miejscem stałego jej wykonywania może odbywać się w formie podróży służbowej lub oddelegowania. Definicję podróży służbowej, choć definicja to za dużo powiedziane, możemy odnaleźć w przepisach kodeksu pracy. Trudno szukać tam definicji oddelegowania. Tutaj, aby ją odnaleźć, musiałam posiłkować się słownikiem PWN. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza siedzibą pracodawcy lub poza miejscowością stałego wykonywania pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z odbywaniem podróży służbowej. Oddelegowaniem natomiast jest przeznaczenie kogoś do wykonania zadania służbowego. Jak widać, granica między tymi dwoma pojęciami jest dość cienka i nieoczywista. Jak zatem odróżnić podróż służbową od oddelegowania? Aby mówić o podróży służbowej, należy pamiętać o trzech ważnych, istotnych elementach. Pracownik musi otrzymać polecenie wyjazdu służbowego. W trakcie wyjazdu służbowego musi wykonywać zadanie służbowe, a to zadanie służbowe musi odbywać się poza siedzibą pracodawcy lub miejscem stałego wykonywania pracy. Oddelegowaniem natomiast jest zmiana miejsca wykonywania pracy, tego miejsca określonego w treści umowy o pracę. Skoro w takim razie zmienia się miejsce wykonywania pracy przez pracownika, konieczne jest podpisanie stosownego porozumienia zmieniającego lub ewentualnie wypowiedzenia zmieniającego, no ponieważ zmienia się jeden ze stałych, istotnych elementów treści umowy o pracę. Pojęcie oddelegowania pojawia się i pojęciem tym posługuje się prawo unijne. Zgodnie z tymi przepisami oddelegowanie za granicę może oznaczać okresowe odesłanie pracownika za granicę do wykonywania pracy na polecenie pracodawcy poza granicę, poza obszar kraju. Jak długo może trwać podróż służbowa? Nawet do kilkunastu miesięcy. Natomiast precyzyjnie nie odpowiem na to pytanie, ponieważ przepisy prawa nie precyzują, jak długo może maksymalnie może trwać podróż służbowa. Część ekspertów prawa pracy uważa, że nie powinna trwać dłużej niż 3 miesiące. Eksperci ci odnoszą się do artykułu 42 paragraf 4 kodeksu pracy, który wskazuje, że nie jest konieczne zastosowanie wypowiedzenia warunków pracy i płacy w przypadku powierzenia pracownikowi innej niż dotychczas wykonywanej pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Jednak przepis ten wyraźnie odnosi się do pracy, do innego rodzaju pracy, a nie miejsca wykonywania pracy, dlatego nie przywiązywałabym się do tego poglądu. Część ekspertów z kolei prawa podatkowego odnosi się do podróży służbowej odbywanej za granicą i uważa, że nie powinna trwać dłużej niż 182 dni, ponieważ według prawa podatkowego od 183 dnia wykonywania pracy poza granicami Polski podatki należy płacić już w tym kraju wykonywania pracy.
Jak widzisz, muszę Cię tutaj rozczarować, ponieważ nie odpowiem na pytanie, jak długo tak naprawdę może trwać podróż służbowa. Natomiast warto jednak zauważyć i zwrócić uwagę na bardzo charakterystyczną cechę podróży służbowej, jej incydentalność, a właściwie incydentalność wykonywania zadania służbowego. Oczywiście to zadanie służbowe musi być konkretne, musi odbywać się w określonym miejscu i czasie, natomiast powinno być jednak zadaniem takim odmiennym od zadań wykonywanych przez pracownika na co dzień. Ta incydentalność wykonywania tego zadania służbowego to jest coś, co bardzo wyraźnie odróżnia podróż służbową od oddelegowania. Jak długo zatem może trwać oddelegowanie? No, od kilku do kilkunastu miesięcy przyjmuje się, ale tutaj znowu podkreślę, przyjmuje się, że oddelegowanie za granicę może trwać maksymalnie do 24 miesięcy, coś związane ściśle z koniecznością uzyskania czy wypełnienia formularza A1 przez pracownika. W dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady zaproponowano, aby ograniczyć czas oddelegowania do 24 miesięcy i to ograniczenie ma dotyczyć pracowników wykonujących pracę za granicą. Przekroczenie tej granicy czasowej oznacza konieczność traktowania pracownika jako osoby stale wykonującą pracę w innym państwie. Tak jak wspomniałam, oddelegowanie wiąże się ze zmianą miejsca wykonywania pracy, co wymusza niejako uformalizowanie tej zmiany, czyli zawarcie porozumienia zmieniającego lub wręczenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego. Natomiast oddelegowanie może odbywać się na dwa sposoby. Pracownik może zostać oddelegowany do wykonywania pracy w innej miejscowości lub kraju, jednak w ramach zatrudnienia u danego pracodawcy. Pracownik może być również oddelegowany do wykonywania pracy w innym podmiocie. W praktyce pierwotny pracodawca udziela pracownikowi urlopu bezpłatnego i tym samym zmienia się pracownikowi nie tylko miejsce wykonywania pracy, ale również sam pracodawca. Uwaga, należy pamiętać, że w trakcie oddelegowania pracownik również może odbywać podróż służbową. Na przykład pracownik został oddelegowany za granicę kraju, na przykład do Niemiec i stale wykonuje pracę w oddziale firmy w danej miejscowości. Natomiast na polecenie pracodawcy otrzymał zlecenie wykonania zadania służbowego w innej miejscowości w Niemczech. I w związku z tym, mimo oddelegowania do innego kraju, to polecenie wyjazdu służbowego i wykonania zadania służbowego poza miejscem stałego wykonywania pracy oznacza dla pracownika odbywanie podróży służbowej. Jakie świadczenia przysługują pracownikowi z tytułu podróży służbowej? No, powinno to zostać uregulowane w przepisach wewnątrzzakładowych. Natomiast jeśli pracodawca nie ureguluje tej kwestii, należy posiłkować się przepisami ustawy o podróżach służbowych. Pełną, właściwą nazwę tej ustawy widzisz teraz na ekranie. Natomiast z podróży służbowej, z tytułu odbywania podróży służbowej pracownikowi przysługują diety, zwrot kosztów przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejskiej, zwrot kosztów noclegów oraz inne udokumentowane, poniesione wydatki uznane lub zatwierdzone przez pracodawcę, na przykład takie jak koszty parkowania. Pracownikowi oddelegowanemu nie przysługują należności przysługujące osobom odbywającym podróż służbową, chyba że pracodawca postanowi inaczej i chyba że w trakcie oddelegowania pracownik odbywa podróż służbową. Mam nadzieję, że już teraz nie będziesz miał problemów z odróżnieniem podróży służbowej i oddelegowania. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek pytania w tym zakresie, pozostaw je proszę pod filmem na YouTubie, na pewno podpowiem i odpowiem.
Jeśli jesteś osobą rozpoczynającą karierę w dziale kadr i lub płac, lub jeśli interesuje Cię ten temat i myślisz o tym, aby swoją karierę zawodową pokierować w tym kierunku, a może już jesteś specjalistą w tym zakresie, zachęcam Cię do dołączenia do mojej grupy zamkniętej kadry w pigułce, kadry dla profesjonalistów. W grupie wspieramy się, podpowiadamy, odpowiadamy. W grupie znajdują się specjaliści nie tylko z zakresu prawa pracy, z zakresu kadr, ale również płac, a także osoby zajmujące się księgowością i z tego co wiem również rekrutacji. Także pomagamy sobie w ogólnie pojętym obszarze HR-owym, tak, prawa pracy. Link do tej grupy zostawię w opisie pod filmem. Oczywiście zapraszam na moją stronę pigułkową www.kadrwpigułce.pl. Dziękuję Ci dzisiaj za uwagę. Fajnie, że jesteś i do zobaczenia.